wspaniale jest grać z orkiestrą. A ja mam przyjemność uczyć niektórych z nich i pierwszy raz tak naprawdę gram razem z nimi, więc jest to bardzo fajne i napisałem w sumie dwa utwory, które jakby pomyślałem o każdym z osobna mniej więcej, żeby znalazł się w tym, co robimy. I zwykle gramy w muzykę, która jest bardzo, bardzo polirytmiczna i chciałem jakby to jakby pokazać. Jeżeli chodzi o naszą muzykę, to też mam przyjemność współpracować z Andrzejem Święcym, który jest wspaniałym kompozytorem. Też gramy razem w trio wspólnym Nowicki Święc Frankiewicz i Andrzej też napisał dwa utwory, będą dwa utwory Andrzeja i Manolo też, Manuel Alman Juarez przygotował taką koncepcję, którą żeśmy opracowali. Możecie pokazać, co umiecie wydobyć, nie wydobywając dźwięku, czyli na przykład podmuch powietrza albo stukanie klapkami. Spróbujcie razem zacząć jako grupa, tak? Uwaga, jak pokażę wam, to zacznijcie sobie dmuchać te wasze sonorystyczne rzeczy, prawda? 3, 4. Przyjechaliśmy z taką otwartą wizją, właściwie, żeby wykorzystać to, co będzie zastane i próbować z tego konstruować coś nowego, ciekawego, a no jakby efekt już, który jest, to przechodzi moje najśmielsze oczekiwania, chociaż znam orkiestrę sejneńską z opowieści. Przyszedłem, a oni już grali i w tej synagodze to jakaś niesamowita absolutnie ekipa, no, robi czary. Chciałbym zaprosić na scenę orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego.